Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Richarda Osmana pod tytułem Czwartkowy klub zbrodni. Przełożyła Anna Rajca-Salata. Czyta Filip Kosior. Mojej mamie, ostatniej żyjącej brędzie, z miłością. Bardzo łatwo jest kogoś zabić, dużo trudniej ukryć ciało. Na tym najczęściej się wpada. Udało mi się jednak znaleźć dobre miejsce, właściwie idealne. Przyjeżdżam tu od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Zawsze jest i przypuszczam, że zawsze będzie. Czasem wypalam wtedy papierosa. Wiem, że nie należy, ale to moja jedyna słabość. Część pierwsza: Poznaj nowych ludzi i poszukaj nowych wrażeń. Rozdział pierwszy. Joyce. Zacznijmy od Elizabeth. Dobrze? I przekonajmy się dokąd nas to zaprowadzi. Oczywiście wiedziałem kim jest. Wszyscy ją tu znają. Mieszka w jednym z czteropokojowych mieszkań w budynku Larkin Court. To ten na rogu z drewnianymi tarasami. Kiedyś podczas zgaduj zgaduli byłam w jednej drużynie ze Stevenem, który z wielu powodów jest trzecim mężem Elizabeth. Po raz pierwszy podeszła do mnie przed dwoma czy trzema miesiącami. Właśnie jadłam lunch i musiał to być poniedziałek, bo podano zapiekankę pasterską. Elizabeth przeprosiła, że przeszkadza mi podczas posiłku, i zapytała, czy nie mam nic przeciwko temu, aby zadała mi pytanie o rany kłute. Odpowiedziałam, ależ skąd? Bardzo proszę. Albo coś w tym rodzaju. Od razu bowiem uprzedzam, że nie zawsze wszystko dokładnie pamiętam. Wtedy Elizabeth otworzyła żółtą teczkę na dokumenty. Z za kilku zadrukowanych stron wyglądały brzegi jakichś starych fotografii. Z miejsca przeszła do rzeczy. Poprosiła, abym wyobraziła sobie dziewczynę, którą pchnięto nożem. Zapytałam, jaki to był nóż, a Elizabeth odparła, że zwykły kuchenny. Od Johna Louisa. Tego nie powiedziała, lecz taki nóż ukazał mi się wtedy przed oczami. Potem poprosiła, abym wyobraziła sobie, że dziewczynę ugodzono trzy lub cztery razy tuż pod mostkiem. Cios za ciosem, paszkudnie, ale nie przecinając arterii. Mówiła to wszystko półgłosem, bo ludzie jedli, a ona jednak przestrzega pewnych zasad. Wyobrażałam więc sobie te rany kłute, a Elizabeth zapytała mnie po jakim czasie dziewczyna wykrwawiłaby się na śmierć. Swoją drogą powinnam dodać, że przez wiele lat byłam pielęgniarką, inaczej moja opowieść nie ma żadnego sensu. Elizabeth skąd się o tym dowiedziała? Ona wszystko wie. W każdym razie dlatego zwróciła się do mnie. Pewnie zastanawialiście się, co ja tu wypisuję, ale obiecuję, że jeszcze nabędę wprawy. Pamiętam, że zanim udzieliłam odpowiedzi, dotknęłam lekko ust palcami, tak jak to czasem robią w telewizji. Mądrzej się wtedy wygląda, sami spróbujcie. Zapytałam, ile ta dziewczyna ważyła. Elisabeth znalazła w teczce odpowiednią kartkę, przesunęła po niej palcem i odczytała, że ofiara ważyła 46 kg. Wprawiło nas to w konsternację, bo nie wiedziałyśmy, jak przeliczyć kilogramy na normalne jednostki. Zdawało mi się, że to będą 23 kamienie, czyli 2 do 1, choć podejrzewałam, że mogło mi się pomieszać z calami i centymetrami. Elisabeth stwierdziła, że dziewczyna z pewnością nie ważyła 23 kamieni, ma w teczce zdjęcie i zwłok. Postukała w teczkę palcem, po czym rozejrzała się po sali i powiedziała: czy ktoś mógłby zapytać Bernarda, ile to jest 46 kg? Bernard zawsze siedzi sam przy jednym z mniejszych stolików w pobliżu wyjścia na taras przy stoliku numer 8. To, co teraz napiszę, nie ma związku ze sprawą, ale chciałabym Wam opowiedzieć o Bernardzie. Kiedy przeprowadziłam się do Cooper's Chase, Bernard Cottle był dla mnie bardzo uprzejmy. Kupił mi sadzonkę Klematisa i wyjaśnił zasady segregowania odpadów wtórnych. Mają tu cztery pojemniki w różnych kolorach. Cztery. Dzięki Bernardowi wiem, że zielone są na szkło, a niebieskie na tekturę i papier. Co do czerwonych i czarnych, to wciąż wiem na ten temat tyle, co wy. Spacerując po osiedlu, widziałam w nich najróżniejsze rzeczy. Do jednego ktoś kiedyś wyrzucił faks. Bernard jest profesorem, specjalistą w dziedzinie jakichś nauk ścisłych i pracował w wielu miejscach na świecie. Jeździł nawet do Dubaju, zanim jeszcze ktokolwiek słyszał o tym mieście. Jak można się było spodziewać, przebrał się do posiłków garnitur i koszulę z krawatem, czytał jednak tabloid. Kiedy siedząca przy sąsiednim stoliku Mary z budynku Ruskin Court zapytała go, czy wie, ile wynosi 46 kilogramów w przeliczeniu na nasze, Bernard skinął głową i zawołał do Elizabeth: Siedem kamieni, przecinek dwa z kawałkiem. Taki właśnie jest Bernard. Elizabeth podziękowała i powiedziała, że brzmi to prawdopodobnie, a Bernard wrócił do swojej krzyżówki. Ja zaś sprawdziłam potem centymetry i cale, i okazało się, że przynajmniej jeżeli o nie chodzi, miałam rację. Następnie Elizabeth zapytała mnie, jak długo dziewczyna pchnięta kuchennym nożem mogła przeżyć. Odparłam, że jeśli nikt nie udzielił jej pomocy, zapewne około 45 minut. To dość długo, stwierdziła i zadała mi kolejne pytanie. A gdyby dziewczyna otrzymała pomoc, nie od lekarza, ale od osoby, która potrafi założyć opatrunek bo na przykład służyła wcześniej w wojsku, od kogoś w tym rodzaju. Swojego czasu widziałam wiele ran Nie zajmowałam się wyłącznie skręconymi kostkami. Wyjaśniłam więc, że, no cóż, wtedy wcale by nie umarła. Bo to prawda. Nic przyjemnego być pchniętym nożem, ale takie rany łatwo opatrzyć. Elizabeth pokiwała głową i oznajmiła, że dokładnie to samo powiedziała Ibrahimowi. Wtedy jeszcze nie znałam Ibrahima. Jak już mówiłam, wszystko to wydarzyło się przed kilkoma miesiącami. Elizabeth uważała, że coś tu nie gra i że dziewczynę zamordował jej chłopak. Takie rzeczy nadal często się zdarzają. Można o tym przeczytać w gazetach. Przed przeprowadzką do Cooper's Chase pewnie uznałabym tę rozmowę za niezwykłą, ale gdy pozna się tutejszych mieszkańców, nie wydaje się ona wcale osobliwa. W zeszłym tygodniu rozmawiałam z panem, który wynalazł lody miętowe z kawałkami czekolady, a przynajmniej tak twierdzi. Naprawdę nie mam możliwości, aby to sprawdzić. Ucieszyłam się, że pomogłam trochę Elizabeth, i uznałam, że wobec tego też mogę ją o coś poprosić. Zapytałam, czy pozwoli mi obejrzeć zdjęcie zwłok z czysto zawodowej ciekawości. Elizabeth rozpromieniła się, tak jak inni tutejsi mieszkańcy, kiedy ktoś prosi ich o pokazanie zdjęć uroczystości wręczenia wnukom dyplomów. Wyjęła steczki odbitkę w formacie A4, położyła przede mną obrazkiem do dołu i oznajmiła, że mogę ją zatrzymać, bo każdy ma już swój egzemplarz. Powiedziałam, że to bardzo miło z jej strony, a ona odparła, drobiazg, i zapytała, czy może mi zadać jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Oczywiście, odparłam, a pytanie brzmiało. Masz czas we czwartki? I wtedy, właśnie, uwierzcie, lub nie raz pierwszy usłyszałam o czwartkach. Rozdział drugi. Posterunkowa Donna de Freitas ma 26 lat i chciałaby nosić broń. Chciałaby ścigać seryjnych morderców po opuszczonych magazynach i doprowadzać sprawy do końca, pomimo że właśnie postrzelono ją w ramię. Mogłaby też nabrać upodobania do whisky i wdać się w romans z partnerem. Na razie jednak jest kwadrans przed południem, ona zasiada do lunchu wraz z czwórką poznanych właśnie emerytów i ma świadomość, że na realizację swoich planów długo jeszcze poczeka. Poza tym musi przyznać, że przez ostatnią godzinę całkiem dobrze się bawiła. Pogadankę, bezpieczeństwo w domu, porady praktyczne. Donna wygłaszała już wiele razy. Dziś czekała na nią zwyczajna publiczność. Staruszkowie, koce na kolanach, darmowe herbatniki i kilku drzemiących z tyłu szczęśliwców. Za każdym razem rady Donny brzmią tak samo – Podkreśla absolutną konieczność założenia blokad dokiennych, namawia do sprawdzania legitymacji przybyszów i ostrzega przed podawaniem danych osobowych przez telefon. Sama zaś stara się wyglądać jak uosobienie spokoju w przerażającym świecie. Zna swoje obowiązki, a że przy okazji ma pretekst, by uciec od przewracania papierków w komisariacie, chętnie zgłasza się na ochotnika. Komisariat Policji Fairhaven to miejsce bardziej senne, niż donna jest w stanie znieść. Dzisiaj trafiła do osiedla dla seniorów. Cooper's Chase. Miejsce wydało się jej dosyć bezpieczne. Otoczone bujną zielenią, ciche i spokojne. Po drodze zauważyła miły pap, w którym zamierzała zjeść lunch, kiedy będzie wracała. Zakładanie podwójnego Nelsona seryjnym mordercom na motorówkach na razie będzie musiało zaczekać. Bezpieczeństwo. Zaczęła Donna, choć tak naprawdę zastanawiała się właśnie, czy nie zrobić sobie tatuażu. Delfin w dole pleców? A może to zbyt banalne i zbyt bolesne? Pewnie tak, ale ostatecznie jest przecież policjantką. Co rozumiemy przez bezpieczeństwo? Zapewne dla każdego z nas oznacza ono coś innego. W pierwszym rzędzie wystrzeliła w górę czyjaś lęka. Dość nietypowe zachowanie, ale cóż robić? Nienagannie ubrana dama po osiemdziesiątce chciała zabrać głos. Kochanie, mamy nadzieję, że nie będziesz opowiadać nam o blokadach okien. Poprosiła i rozejrzała się wokół przy wtórze potakujących szmerów. Następnie odezwał się wsparty na balkoniku dżentelmen w drugim rzędzie. I jeśli można prosić, żadnych legitymacji. Wiemy o legitymacjach. Pan z gazowni, a może jest pan włamywaczem? Słyszeliśmy już o tym, przysięgam. W sali rozgorzała dyskusja. To się już nie nazywa gazownia, tylko centrica. Oznajmił pan w dobrze skrojonym trzyczęściowym garniturze. Siedzący obok mężczyzna w szortach, krapkach i koszulce z logo klubu West Ham United, skorzystał z okazji, aby wstać i pogrozić palcem w nieokreślonym kierunku. Zawdzięczamy to Thatcher, Ibrahimie. Kiedyś te spółki należały do nas. Siadaj, Ron! przerwała mu elegancka dama, po czym spojrzała na donnę, lekko pokręciła głową i dodała: Przepraszam za niego. Tymczasem wokół rozbrzmiewały nowe komentarze. I cóż to za przestępca, który nie potrafi nawet sfałszować legitymacji. Mam zaćmę. Mógłby mi pokazać kartę z biblioteki i tak bym go wpuściła. Poza tym już nie sprawdzają liczników, wszystko jest w sieci. W chmurze kochanie. Ja tam nie mam nic przeciwko włamywaczom. Lubię gości. W wymianie zdań na chwilę nastąpiła przerwa wypełniona atonalną symfonią gwizdów. Jedni emeryci włączali aparaty słuchowe, a inni je wyłączali. Kobieta w pierwszym rzędzie znów objęła dowództwo. A zatem, swoją drogą mam na imię Elizabeth, bardzo prosimy, żadnych blokad i legitymacji. Nie musi nam też pani mówić, że nie wolno podawać numeru PIN Nigeryjczykom, którzy do nas dzwonią, jeżeli wciąż mogę nazywać ich Nigeryjczykami. Donna de Freitas zebrała siły. Nie myślała już o lunchu w pubie ani o tatuażach. Tylko o kursie opanowywania zamieszek ulicznych, w którym uczestniczyła za dawnych dobrych czasów w południowym Londynie. W takim razie o czym będziemy rozmawiać? zapytała. Muszę spędzić z Państwem co najmniej 45 minut, inaczej nie dostanę dodatkowych wolnych godzin. O seksizmie w policji? zaproponowała Elizabeth. Chciałbym pomówić o nielegalnym zastrzeleniu Marka Dagana, usankcjonowanym przez państwo i siadaj, Ron! Rozmowa w takim duchu ciągnęła się miło i zgodnie przez godzinę, po czym do niej gorąco podziękowano, pokazano zdjęcia wnuków i poproszono, aby została na lunch. I oto siedzi teraz, skubiąc sałatkę w miejscu określonym w menu jako nowoczesna ekskluzywna restauracja. Za z dwunasta to dla niej trochę za wcześnie na posiłek, ale niegrzecznie byłoby odrzucić zaproszenie. Poza tym czwórka gospodarzy nie tylko szykuje się do zjedzenia pełnego lunchu, lecz także zdążyła już otworzyć butelkę czerwonego wina. Było cudownie, bardzo nam się podobało, zapewnia Elizabeth. Kojarzy się Donnie z nauczycielką, która przez cały rok budzi w uczniach przerażenia, a na koniec stawia im piątki i płacze, gdy odchodzą. Może to wina tweedowego żakietu. Fantastyczna pogadanka, Dono, chwali Ron. Mogę ci mówić po imieniu, skarbie? Oczywiście, ale proszę nie nazywać mnie skarbem, odpowiada policjantka. Naturalnie, słonko, zgadza się Rona. Będę o tym pamiętał. Ta historia o Ukraińcu z mandatem za parkowanie i piłą łańcuchową. Heh. Mogłabyś wygłaszać pogadanki zawodowo, da się na tym nieźle zarobić. Znam kogoś, kto się tym zajmuje, jak chcesz, dam ci jego numer telefonu. Pyszna sałatka, myśli dona, a nieczęsto się zdarza, żeby jej coś naprawdę smakowało. Uważam, że byłby ze mnie świetny przemytnik heroiny, oznajmia Ibrahim, który podczas pogadanki Donny zrobił uwagę o sentrycy. Liczy się głównie logistyka, prawda? No i precyzja odważania. Ale to sama przyjemność. Mają też maszynki do liczenia pieniędzy? Wszelkie udogodnienia? Złapała pani kiedyś dilera heroiny? Nie, przyznaje Dona, Lecz zamierzam to zrobić w przyszłości. A mają maszynki do liczenia pieniędzy? Upewnia się Ibrahim. Oczywiście. Cudownie. Starszy pan wychyla do dna lampkę wina. Łatwo się nudzimy. Dorzuca Elizabeth także osuszając kieliszek. Niech Bóg nas zachowa od bloka dokiennych pani Posterunkowa De Freitas. Teraz mówimy tylko o Posterunkowa. Prostuje donna. Ach, tak. Elizabeth sznuruje usta. A jeśli nadal będę mówić pani Posterunkowa? Co wtedy? Wydacie nakaz aresztowania? Nie, ale będę miała u pani trochę gorsze zdanie. Odpowiada donna. To przecież drobiazg, a świadczy o szacunku. Do licha, trafiony, zatopiony. Zgoda. Elizabeth rozsznurowuje usta. Dziękuję, mówi donna. Jak pani sądzi? Ile mam lat? Rzuca jej wyzwanie Ibrahim. Donna się waha. Ibrahim nosi elegancki garnitur, ma świetną cerę, pachnie dobrą wodą kolońską, a z kieszonki na piersi wystaje mu artystycznie złożona chusteczka. Włosy nieco przerzedzone, ale są. Żadnego brzuszka i tylko jeden podbródek. Coś się jednak pod tym kryje? Hm. Do nas pogląda na ręce. One zawsze zdradzają prawdę. 80. Strzela. Ibrahimowi opadają skrzydła. Tak. Dokładnie tyle, ale wyglądam młodziej. Na siedemdziesiąt cztery wszyscy tak mówią: mój sekret to pilates. A jaki jest pani sekret, Joyce? Do nas wraca się do czwartej osoby w grupie, drobnej siwowłosej kobiety w lawendowej bluzce i ciemnoróżowym rozpinanym swetrze, która z uśmiechem przysłuchuje się rozmowie. Milczy, ale ma bystre oczy. Wygląda jak spokojny ptak, który wypatruje, kiedy coś zśni w promieniach słońca. Ja, mówi Joyce, nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Byłam pielęgniarką, potem mamą, a potem znowu pielęgniarką. Obawiam się, że to same nudy. Proszę nie dać się nabrać, prycha Elizabeth. Joyce należy do tych, którzy zawsze doprowadzają sprawy do końca. Po prostu jestem dobrze zorganizowana, wyjaśnia Joyce. To dziś nie modne. Jeżeli mówię, że idę na zumbę, to znaczy, że idę. I tyle. Za to moja córka jest interesującą osobą. Kieruje funduszem hedgingowym, o ile wie pani, co to takiego. Nie bardzo, przyznaje dona. Ja też nie, mówi Joyce. Zajęcia z zumby są przed Pilatesem, zawiadamia Ibrahim. Nie lubię chodzić na jedne i na drugie. To wbrew intuicji głównych grup mięśniowych. Przez cały lunch dona ma ochotę zadać im pewne pytanie. Wiem, że wszyscy Państwo mieszkają w Coopers' Chase, ale jeśli wolno spytać, jak to się stało, że zostaliście przyjaciółmi? Przyjaciółmi? Elizabeth wygląda na rozbawioną. Ależ kochanie! My się wcale nie przyjaźnimy! O Boże! Jacy z nas przyjaciele! Rona. Dolać ci wina lis? Elizabeth kiwa głową i Ron napełnia kieliszek. Zaczęli już drugą butelkę. Jest kwadrans po dwunastej. Przyjaciele to chyba niewłaściwe słowo. Zgadza się Ibrahim. Nie mielibyśmy ochoty spotykać się towarzysko. Mamy całkiem inne zainteresowania. Może i lubię Rona, ale bywa bardzo trudny. Jestem bardzo trudny, potwierdza Rona. A Elisabeth zachowuje się niekiedy wręcz odpychająco. Obawiam się, że to prawda. Elizabeth kiwa głową. Zyskuje dopiero przy bliższym poznaniu. Już w szkole taka byłam. Myślę jednak, że lubię Joyce, ciągnie Ibrahim. Chyba wszyscy ją lubimy. Ron i Elizabeth znowu przytekują. Bardzo wam dziękuję, mówi Joyce, ścigając widelcem groszek wokół talerza. Nie uważacie, że ktoś powinien wynaleźć płaski groszek? Donna próbuje zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Skoro się nie przyjaźnicie, to co was łączy? Joyce podnosi wzrogi, kręci głową, patrząc na niedobraną grupkę przy stole. No cóż, mówi. Po pierwsze, oczywiście jesteśmy przyjaciółmi, oni po prostu jeszcze się nie zorientowali. A po drugie, jeżeli nie wspomnieliśmy o tym, zapraszając panią na lunch, to tylko przez niedopatrzenie. Wszyscy należymy do czwartkowego klubu zbrodni. Elizabeth szklął się oczy od wypitego wina. Ron drapie się po na naszej herbie Westham, a Ibrahim poleruje i tak już błyszczące spinki przy koszuli. Restauracja powoli się zapełnia, a Dona nie jest pierwszą osobą odwiedzającą Coopers Chase, która myśli, że to nie najgorsze miejsce do życia. Co ona wydała za kieliszek wina i wolne popołudnie? Poza tym każdego dnia pływam, dodaje Ibrahim. To do pojedurnia skórę. Cóż to właściwie za miejsce? Rozdział trzeci Jeżeli przyjdzie wam kiedyś do głowy, by wyruszyć z Fairhaven drogą A12 w stronę Weald, w pewnym momencie miniecie starą, lecz nadal czynną budkę telefoniczną, stojącą tuż przed ostrym zakrętem w lewo. Dalej, po mniej więcej stu metrach, zobaczycie drogowskaz na Whitechurch, Abbots Hedge i Lance Hill, przy którym musicie skręcić w prawo. Przejeżdżacie przez Lenzhill, mijając pub pod niebieskim smokiem oraz mały sklep rolniczy z ustawionym przed wejściem wielkim jajem i docieracie do kamiennego mostku nad Robertsmere. Oficjalnie to rzeka, ale nie dajcie się zmylić nazwą i nie spodziewajcie się zbyt wiele. Potem, zaraz za mostkiem, skręcacie w biegnącą w prawo jednopasmówkę. Będzie wam się zdawało, że jedziecie w złym kierunku, ale to krótsza droga niż ta, którą zalecają w broszurze reklamowej, a także bardziej malownicza, jeżeli ktoś lubi prześwietlone słońcem żywopłoty. Po pewnym czasie droga się rozszerzy i na ciągnących się po lewej stronie pagórkach zaczną przebłyskiwać między wysokimi drzewami pierwsze zabudowania. Na wprost zaś. Zobaczycie małą, zbitą z desek wiatę przystanku autobusowego, który także wciąż funkcjonuje, o ile przejazd jednego autobusu dziennie tam i z powrotem można nazwać funkcjonowaniem, a tuż przed przystankiem po lewej stoi znak wjazdu do Cooper's Chase. Prace nad budową Cooper's Chase rozpoczęto przed dziesięciu laty, zaraz po tym jak kościół katolicki sprzedał klasztor. Pierwsi mieszkańcy, na przykład Ron, wprowadzili się tu trzy lata później zapowiadano, że będzie to pierwsze w Wielkiej Brytanii luksusowe osiedle dla seniorów. Choć według Ibrahima to już siódmy taki obiekt. Obecnie mieszka w nim około 300 emerytów. Nie można się tu wprowadzić przed ukończeniem 65 roku życia, a furgonetki dostawcze z White Rose, za każdym razem gdy przejeżdżają przez kratę dla bydła na drodze, pobrzękują zarówno butelkami wina, jak i fiolkami leków. W centrum Cooper's Chase stoi budynek starego klasztoru, a wokół niego wznoszą się trzy nowoczesne obiekty mieszkalne. Przez ponad 100 lat klasztor był oazą ciszy, wybrzmiewał w nim tylko szelest habitów oraz szmer modlitw błagalnych lub dziękczynnych. Ten, kto zapuściłby się w jego mroczne korytarze, napotkałby kobiety cieszące się spokojem lub przerażone rozpędzonym światem, szukające schronienia albo udowadniające jakieś mgliste, dawno zapomniane racje, a czasem po prostu czerpiące radość z tego, że służą wyższym celom. Zobaczyłby dormitoria zastawione wąskimi łóżkami, jadalnie z długimi, niskimi stołami i kaplicę, tak ciemną i cichą, że niemal dało się w niej słyszeć oddech Boga. Krótko mówiąc, spotkałby tu siostry świętego kościoła, armię, która swoich członkiń nie zdradzała, karmiła je i ubierała, i sprawiała, że czuły się potrzebne i szanowane. W zamian wymagała tylko poświęcenia życia Bogu, a w związku z tym, że zawsze ktoś tego pragnął, nie narzekano na brak ochotniczek. W końcu pewnego dnia każdą z nich czekała krótka wycieczka na wzgórze drogą wysadzaną drzewami do ogrodu wiecznego odpoczynku. Z otoczonego niskim murem cmentarza rozciągał się widok na klasztor i nieskończone piękno okolicznych pagórków. Ciało przybyłej składano w kolejnym wąskim łożu pod prostą kamienną płytą obok sióstr o imieniu Margaret i sióstr o imieniu Mary z poprzednich pokoleń. Ich marzenia, o ile kiedyś je miały, snują się dziś ponad zielonymi wzgórzami, a tajemnice spoczywają zamknięte na zawsze w czterech ścianach klasztoru. Ściślej mówiąc w trzech, gdyż ściana zachodnia jest obecnie całkowicie przeszklona i mieści się za nią kompleks wodny z basenem pływackim dla mieszkańców osiedla. Widać stamtąd trawnik do gry w kule, a niżej parking dla gości, którym pozwolenia na postój wydzielane są tak niechętnie, że komitet parkingowy stał się w Coopers Chase najpotężniejszą z koterii. Obok basenu pływackiego zainstalowano basenik do terapii artretyzmu, który wygląda jak jacuzzi, głównie dlatego że po prostu nim jest. Każda osoba oprowadzana po obiekcie przez jena Ventama, właściciela, zaraz potem musi obejrzeć saunę. Jen uchyla drzwi i mówi: A niech mnie, przecież to sauna! Bo taki już jest. Potem przychodzi czas, aby wsiąść do windy i pojechać na górę, do sal rekreacyjnych. Są tam siłownia, sala gimnastyczna, gdzie na miejscu dawnych zakonnych łóżek mieszkańcy wesoło tańczą zumbę, a także pokój łamigłówek, miejsce na spokojniejsze zajęcia w takimż towarzystwie. Na piętrze mieszczą się również biblioteka i salon, w którym odbywają się co większe i bardziej burzliwe zebrania komitetów. A na płaskim ekranie telewizora chętnie oglądają mecze piłki nożnej. Na koniec znów zjeżdżamy na parter. Tu, w miejscu zastawionego długimi, niskimi stołami klasztornego refektarza, działa obecnie nowoczesna ekskluzywna restauracja. Do klasztoru z jednej strony przylega budynek dawnej kaplicy. Jej blado-kremowa, ozdobiona sztukiem fasada na tle ciemnych gotyckich murów głównego gmachu, robi niemal śródziemnomorskie wrażenie. Kaplicę pozostawiono w stanie nienaruszonym. Był to jeden z kilku warunków wymuszonych przez wykonawców testamentu sióstr świętego kościoła, którzy przed dziesięciu laty sprzedawali całą posiadłość. Mieszkańcy lubią zachodzić do kaplicy. Tu wciąż kryją się duchy, szeleszczą habity, trwają zaklęte w kamieniach modlitwy. Przydyż może poczuć się częścią powolniejszej i spokojniejszej rzeczywistości. Wentam szuka obecnie luk prawnych, które pozwoliłyby mu przebudować kaplicę na kolejnych osiem mieszkań. Po drugiej stronie klasztoru wznosi się powód jego powstania, czyli Willows. Teraz prywatny dom opieki. W 1841 roku siostry świętego Kościoła założyły tu szpital i zapewniły darmową opiekę chorym i pokrzywdzonym, którzy na inną nie mieli szans. Potem przez większą część ubiegłego stulecia prowadziły w Willows dom starców, dopóki w latach osiemdziesiątych nie uchwalono ustawy zamykającej takie przybytki. Klasztor zmienił się wówczas w swojego rodzaju poczekalnie, a gdy w 2005 roku zmarła ostatnia zakonnica, kościół, nie tracąc czasu, spieniężył całą posiadłość. Osiedle dla seniorów leży na zajmującym pięć hektarów pagórkowatym terenie częściowo porośniętym lasem. Są tu dwa jeziorka, jedno prawdziwe i jedno wykopane przez firmę budowlaną Tonego Karana, którą zatrudnia Ian wentam. Stada kaczek i gęsi, także uważające Cooper's Chase za swój dom, zdecydowanie wolą sztuczny akwen. Na szczytach wzgórz, w miejscach, gdzie nie ma drzew, wciąż pasą się owce, a nad jeziorkiem skubie trawę stado dwudziestu lam. Ian Bentham wprawdzie kupił tylko dwie, aby były ekscentryczną ciekawostką na zdjęciach reklamowych, ale jak to zwykle bywa... Sprawy wymknęły się spod kontroli. Tak, mówiąc w skrócie, wygląda Coppers-Chase. Rozdział czwarty: Joyce. Kiedyś, przed wieloma laty, prowadziłam już dziennik, ale teraz, gdy o nim myślę, nie wydaje mi się, by kogokolwiek zaciekawił. Chyba, że interesuje Was życie w Hayward's Heath w latach siedemdziesiątych, a zapewne tak nie jest. Nie obrażając Hayward's Heat ani lat siedemdziesiątych, które obecnie miło wspominam. Jednak kiedy po rozmowie z Elizabeth poszłam na pierwsze zebranie czwartkowego klubu zbrodni, pomyślałam sobie, że może warto coś o nim napisać. Tak jak ktoś napisał dziennik o Holmesie i Watsonie. Ludzie bez względu na to, co mówią głośno, uwielbiają czytać o morderstwach, więc chyba spróbuję. Wiedziałam, że do klubu należą Elizabeth i Brahim Arif, który mieszka w budynku Wordsworth, tym z balkonem naokoło i Ron Ritchie. Tak, ten Ron Richie. Jego obecność stanowiła dodatkową atrakcję. Kiedy poznałam go bliżej, czar pryszł: choć może nie do końca. Dawniej była z nimi jeszcze Penny Gray, która obecnie przebywa w Willows, czyli w tutejszym domu opieki. Teraz, gdy o tym myślę, widzę, że świetnie się tam wpasowałam. Mieli wolne miejsce, a ja zostałam nową Penny. Jednak przed spotkaniem trochę się denerwowałam. Doskonale pamiętam. Wzięłam ze sobą butelkę dobrego wina. Kosztowało 8,99 funta. I gdy weszłam z nią do pokoju łamigłówek, pozostała trójka już tam była i rozkładała na stole zdjęcia. Czwartkowy klub zbrodni założyły Elizabeth i Penny. Penny, która przez wiele lat była komisarką policji w Kent, przynosiła na spotkania akta różnych umorzonych dochodzeń w sprawie morderstw. Tak naprawdę nie powinna ich trzymać u siebie, ale przecież nikt o tym nie wiedział. W starszym wieku można robić prawie wszystko, na co masz ochotę – Nikt już nas nie beszta poza lekarzami i własnymi dziećmi. Nie powinnam mówić jaki zawód wykonywała kiedyś Elizabeth, mimo że ona sama czasem o tym wspomina. Dość powiedzieć, że morderstwa, śledztwa i inne tego typu sprawy nie są jej obce. Elizabeth i Penny dokładnie studiowały akta, oglądały każde zdjęcie, czytały zeznania wszystkich świadków i szukały dowodów, które pominięto. Nie podobało im się, że wielu morderców wciąż prowadzi spokojne życie. Siedzą w ogrodach, rozwiązują sudoku i cieszą się, że zbrodnia uszła im na sucho. Swoją drogą przypuszczam, że obie dobrze się przy tym bawiły. Kilka kieliszków wina i zagadka. Spotkanie towarzyskie i drastyczne szczegóły. Heh. Trudno o lepszą rozrywkę. Spotykały się w każdy czwartek, stąd nazwa klubu, ponieważ w ten dzień tygodnia pomiędzy zajęciami z historii sztuki a konwersacjami z francuskiego, pokój łamigłówek był przez dwie godziny wolny. Zarezerwowały sobie i dzień, i miejsce na zajęcia, opera japońska, dyskusje, aby mieć pewność, że nikt nie będzie zawracał im głowy. Zdarzało się, że prosiły o przysługę i zapraszały na pogawędkę różnych ludzi. Pokój łamigłówek odwiedzali specjaliści od medycyny sądowej, księgowi sędziowie, chirurdzy drzew, hodowcy koni, a nawet dmuchacze szkła. Słowem wszyscy, którzy zdaniem Elizabeth i Penny mogli pomóc im znaleźć odpowiedź na takie czy inne pytanie. Wkrótce do klubu dołączył Ibrahim. Kiedyś grywał z Penny w brydża, a potem raz czy dwa pomógł im w tym i owym. Jest psychiatrą. Lecz raczej nim był. A może ciągle jest. Nie wiem na pewno. Przy pierwszym spotkaniu wcale tego nie widać, ale gdy się go lepiej pozna, coś w tym jest. Sama nie planuje żadnych terapii, bo na co komu prócie całej robótki. Wielkie dzięki, nie warto ryzykować. Za to moja córka, Joanna, spotyka się z terapeutą, chociaż trudno zrozumieć dlaczego, gdy zna się rozmiary jej domu. Tak czy siak, Ibrahim nie gra już w brydża. Moim zdaniem to wielka szkoda. Ron natomiast wprosił się sam, co nikogo nie powinno dziwić. Ani przez chwilę nie dał się nabrać na operę japońską i pewnego czwartku wkroczył po prostu do pokoju łamigłówek, by sprawdzić, co się tam dzieje. Elisabeth nade wszystko ceni podejrzliwość, więc zaproponowała mu wtedy, by przejrzał akta sprawy zabójstwa drużynowego skautów, którego spalone szczątki znaleziono w 1982 roku tuż obok A27. Wkrótce też dostrzegła główną zaletę Rona. Nigdy nie wierzy w to, co mu się mówi. Teraz Elisabeth twierdzi, jakoby czytanie akt policyjnych z przekonaniem, że policja cię okłamuje – dawało czasem zdumiewające wyniki. Sala, w której się spotykamy, nosi nazwę pokoju łamigłówek, ponieważ w niej właśnie, na stojącym pośrodku lekko nachylonym drewnianym stole, układa się największe puzle. Kiedy weszłam tu po raz pierwszy, ktoś pracował nad składającym się z dwóch tysięcy elementów widokiem portu w Whitstable i brakowało mu już tylko pasa nieba. Wybrałam się kiedyś do Whitstable na jeden dzień i naprawdę nie wiem, o co tyle hałasu. Można wprawdzie spróbować ostrych, ale nawet nie ma dokąd pójść na prawdziwe zakupy. Tamtego dnia Ibrahim nakrył łamigłówkę grubą folią i na niej właśnie Elizabeth i Ron układali zdjęcia z autopsji nieszczęsnej dziewczyny. Tej, którą zdaniem Elizabeth zamordował jej chłopak. Był zgorzkniałym inwalidą wojennym, ale ostatecznie wszyscy mamy jakieś problemy, prawda? Każdemu z nas przydarzyło się coś przykrego, a mimo to nie biegamy naokoło mordując ludzi. Elizabeth poprosiła, żebym zamknęła za sobą drzwi i przyszła popatrzeć na zdjęcia. Ibrahim przedstawił się, podał mi rękę i powiedział, gdzie są herbatniki. Wyjaśnił, że leżą w dwóch warstwach, ale oni starają się skończyć górną, zanim przejdą do dolnej. Zapewniłam, że nie musi uczyć księdza pacierza. Ron wziął ode mnie butelkę i postawił obok herbatników. Pokiwał głową nad etykietką i stwierdził, że wino jest białe. Potem pocałował mnie w policzek, co dało mi do myślenia. Pewnie uważacie, że pocałunek w policzek jest czymś normalnym, ale nie w przypadku panów po siedemdziesiątce. Jedyni mężczyźni, którzy całują kobiety w moim wieku w policzek, to zięciowie albo ktoś w tym rodzaju. Od razu uznałam więc Rona za faceta, który szybko bierze się do rzeczy. O tym, że w Cooper's Chase mieszka słynny przywódca związkowy Ron Ritchie. Dowiedziałam się z osiedlowego biuletynu, w którym tuż po przeprowadzce przeczytałam, że Ron wraz z Johnem, mężem Penny, wyleczyli rannego lisa i nazwali go Scargill. Biorąc pod uwagę, że John jest weterynarzem, a Ron, no cóż, Ronem, podejrzewam, że leczeniem Lisa zajmował się John, a Ron wziął na siebie jedynie obowiązek wyboru imienia. Biuletyn swoją drogą nosi tytuł Przejdźmy do sedna. Taka gra słów. Wszyscy stłoczyliśmy się wokół zdjęć z sekcji zwłok. Patrzyłam na biedną dziewczynę i ranę, od której nawet w tamtych czasach nie powinna zginąć. Jej chłopak podobno uciekł penny z radiowozu w drodze na przesłuchanie i od tamtej pory słuch o nim zaginął. Przy okazji dołożył też penny. Nic dziwnego, jak to damski bokser. Nawet gdyby nie uciekł, pewnie jakoś by się z tego wykręcił. Wciąż czyta się o podobnych przypadkach, a w tamtych czasach było jeszcze gorzej. Czwartkowy klub zbrodni nie mógł naturalnie w magiczny sposób postawić go przed sądem. To oczywiste. Penny i Elizabeth wyjaśniały różne sprawy dla własnej satysfakcji, ale nie były w stanie zrobić nic więcej. Można więc powiedzieć, że ich życzenia nigdy się nie spełniły. Mordercy, których wykryły, pozostali bezkarni. Wciąż przebywają na wolności i słuchają sobie gdzieś teraz prognozy pogody. Wykręcili się sianem i obawiam się, że nie oni jedni. Im starsi jesteśmy, tym częściej musimy się z tym godzić. Ale to tylko takie moje filozoficzne rozważania, które donikąd nas nie doprowadzą. W ten czwartek po raz pierwszy spotkaliśmy się więc we czwórkę: Elizabeth, Ibrahim, Ron i ja. Jak powiedziałam, wszystko wyszło bardzo naturalnie. Zupełnie jakbym była brakującym elementem w igłami główce. Muszę już kończyć. Jutro w Cooper's Chase ma się odbyć wielkie zebranie. Zwykle pomagam rozstawiać krzesła. Zgłaszam się na ochotnika, ponieważ A. dzięki temu uchodzę za osobę uczynną, I B. mogę pierwsza spróbować przekąsek. Zebranie dotyczy nowych inwestycji na osiedlu. Wielki szef, i Wentam, przyjeżdża, by z nami o tym porozmawiać. Staram się w miarę możliwości być szczera, więc wybaczcie, ale muszę wyznać, że go nie lubię. To uosobienie wszystkich najgorszych cech mężczyzn, któremu nikt nie patrzy na ręce. Na temat nowych inwestycji krążą przerażające pogłoski, bo robotnicy ścinają drzewa i usuwają płyty cmentarne. Słychać też plotki o turbinach wiatrowych. Ron nie może się doczekać awantury na zebraniu, a ja tego, żeby być jej świadkiem. Obiecuję pisać każdego dnia. Trzymam kciuki, żeby coś się wydarzyło. Rozdział 5. W supermarkecie Waitrose w Tenbridge Wells działa kawiarnia. Ian Ventum parkuje Range Rovera na ostatnim wolnym miejscu dla osób z niepełnosprawnością. Nic mu nie dolega, po prostu to miejsce najbliżej wejścia. Wchodzi do środka i od razu spostrzega siedzącego przy oknie Bogdana. Jen jest mówieniem cztery tysiące funtów. Przez pewien czas odkładał zwrot długu w nadziei, że Bogdana deportują, ale jak dotąd nie miał szczęścia. Teraz jednak chce mu zaproponować prawdziwą posadę. Wygląda więc na to, że wszystko dobrze się ułoży. Macha Polakowi na powitanie i podchodzi do Lady. Przesuwa wzrokiem po zapisanej kredą tablicy, szukając kawy. Sprzedajecie tylko kawę Fairtrade? Wyłącznie? Uśmiecha się młoda pracownica. Wielka szkoda! Jen nie zamierza płacić dodatkowych piętnastu pensów, by pomóc nieznanej osobie w kraju, do którego się nie wybiera. Poproszę herbatę. Z mlekiem migdałowym. Bogdan nie jest dziś największym problemem Jena. Jeżeli w końcu będzie musiał mu zapłacić, trudno. Najbardziej martwi go to, że Tony Kuran może go zabić. Zanosi herbatę do stolika, po drodze rozglądając się za ludźmi po sześćdziesiątce, takimi, których stać na zakupy w Waitrose. Dam im dziesięć lat, myśli. Żałuję, że nie przywiózł ze sobą kilku broszur reklamowych. Sprawy z Tomem Kranem. Załatwi w swoim czasie. Na razie musi pogadać z Polakiem. Dobrze, że przynajmniej on nie chce go zabić. Siada przy stoliku. Warto robić tyle hałasu o dwa patyki? Pyta. Bogdan popija z dwulitrowej butli napój lilot. Najwyraźniej go tu przemycił. O cztery. Bardzo tanio za wymianę płytek w basenie. Nie wiesz o tym? Tanie, ale tylko wtedy, kiedy robota wykonana jest bez zarzutu, mówi Jen. Fugi się odbarwiły. Zobacz, prosiłem o kremową biel. Wyciąga telefon, przesuwa palcem po ekranie i pokazuje Bogdanowi zdjęcia nowego basenu. Nie, to jest filtr. Zdejmij go. Bogdan naciska guzik i obraz od razu się rozjaśnia. Kremowa biel. Przecież wiesz. Ian kiwa głową. Zawsze warto spróbować. Czasem jednak trzeba wiedzieć, kiedy zapłacić. Wyjmuje z kieszeni kopertę. No dobrze, Bogdan. Gramy uczciwie. Masz tu trzy patyki, zgoda? Niech będzie. Polak patrzy na niego ze znużeniem. I jen wręcza mu kopertę. Właściwie to dwa osiemset, ale nie warto się kłócić o parę groszy. Poza tym chciałbym cię o coś zapytać. Jasne. Bogdan chowa pieniądze do kieszeni. Wyglądasz na bystrego faceta. W końcu mówię biegle po polsku. Bogdan wzrusza ramionami. Zawsze kiedy zlecam ci jakąś robotę, wykonujesz ją dobrze i tanio, ciągnie i jeden. Dziękuję. I tak sobie myślę, jak sądzisz, jesteś gotowy na coś większego? Pewnie. Ale dużo większego? Pewnie, powtarza Bogdan. Duże jest takie samo jak małe, tylko jest go więcej. Zuchłopak. chłopak, i dopija herbatę. Zamierzam wywalić tonego karana. I będę potrzebował kogoś na jego miejsce. Co ty na to? Bogdan cicho gwizdze. To cię przerasta? Pyta Ien. Nie przerasta. Polak kręci głową. Mogę pracować. Myślę tylko, że jak wyrzucisz Tonego, to on cię może zabić. Wiem, ale to moje zmartwienie. A ty od jutra zaczynasz robotę. Jasne, jeśli tylko będziesz żył. Czas się pożegnać. Jen ściska Bogdanowi rękę i zaczyna zastanawiać się nad tym, jak przekazać złe wieści Tonemu. W Cooper's Chase odbywa się dziś zebranie konsultacyjne. Będzie musiał wysłuchać tego, co staruszkowie mają do powiedzenia, włożyć krawat, uprzejmie kiwać głową, zwracać się do nich po imieniu. Ludzie łykają to jak pelikany. Zaprosił także Tonego, żeby zaraz po zebraniu go wylać. Na świeżym powietrzu, w obecności licznych świadków. Istnieje dziesięcioprocentowe prawdopodobieństwo, że Tony zabije go na miejscu. Co oznacza, że na 90% tego nie zrobi. A biorąc pod uwagę przyszłe oszczędności, Ian gotów jest zaryzykować. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Wychodzi z kawiarni i słyszy klakson. Kobieta na skuterze inwalidzkim z wściekłością wskazuje laską na jego ręcz rowera. Byłem tu pierwszy złotko, myśli Ian, wsiadając do samochodu. Co jest nie tak z tymi ludźmi? Po drodze słucha motywacyjnego audiobooka pod tytułem Zabij lub gin wykorzystanie doświadczeń z pola bitwy w sali konferencyjnej. Jego autorem jest agent izraelskich sił specjalnych, a audiobook polecił Jenowi jeden z osobistych trenerów z siłowni Virgin Active w Tenbridge Wells. Jen nie wie, czy trener także jest Izraelczykiem, ale wygląda, jakby pochodził z tamtych stron. Popołudniowe słońce bezskutecznie usiłuje przebić się przez nielegalnie przyciemnione szyby Range Rovera. Jen wraca myślami do tonego Karana. Przez wiele lat dobrze im się razem pracowało. Jen kupował wielkie, stare, zrujnowane domy, a tony je rozprówał, dzielił na mieszkania, zakładał w nich rampy oraz poręcze, po czym przechodzili do następnej inwestycji. Domy spokojnej starości były hitem inwestycyjnym i Jen zrobił na nich majątek. Kilka zatrzymał, kilka sprzedał, parę innych kupił. Z lodówki, która nie należy do standardowego wyposażenia ręcz-rowera, wyjmuje smoothie. Lodówkę wstawił mu mechanik z warsztatów Fawersham, gdzie zamówił pozłocenie schowka. Ję codziennie wypija takie smoothie. Koszyczek malin, garść szpinaku, jogurt islamski albo fiński, jeśli akurat zabraknie islamskiego, spirulina, kiełki pszenicy, acerola w proszku, chlorella, algi morskie, wyciąg z jagód Akai, kawałki ziaren kakaowca, cynk, ekstrakt z buraka czerwonego, nasiona chia oraz imbir. To jego własny przepis, który nazwał łyk prostoty. Spogląda na zegarek. Za dziesięć minut będzie w Cooper's Chase. Odbębni zebranie, po czym przekaże wieści tonemu. Dziś rano wyszukał w internecie kamizelki noże odporne, ale nie mieli opcji dostawy tego samego dnia. I to ma być Amazon Prime? Pewnie wzięli go za jakiegoś bandziora. Tak naprawdę jest jednak przekonany, że wszystko będzie dobrze. Świetnie się składa, że Bogdan przejmie robotę. Gładkie przejście i tańsze. A o to właśnie chodzi. Ian bardzo wcześnie uświadomił sobie, że jeśli chce zarabiać naprawdę duże pieniądze, musi zapewnić wysoki standard usług. Najgorzej, kiedy klienci umierają. Mnóstwo papierkowej roboty, puste pokoje, które nie przynoszą zysków. No i najtrudniejsza sprawa. Rozmowy z rodzinami. Tymczasem im klient bogatszy, tym większa szansa, że dłużej pożyje. I rzadziej będzie go odwiedzać rodzina, zwykle zakotwiczona w Londynie, Nowym Jorku lub Santiago. Ian podniósł poprzeczkę i przekształcił firmę Domy Spokojnej Starości Złota Jesień w luksusowe osiedla dla niezależnych seniorów, skupiając się na mniejszej liczbie większych obiektów. Tony Karan przyjął to bez mrugnięcia okiem. Jeżeli czegoś nie wiedział, szybko uzupełnił braki i odtąd żadne pokoje kąpielowe, zamki elektroniczne ani paleniska do ogrodowego grillowania nie były dla niego problemem. To naprawdę przykre, że Ian musi się go pozbyć. Ale jak trzeba, to trzeba. Jen mija z prawej strony drewnianą wiatę przystanku autobusowego i skręca w bramę Cooper's Chase. Jak często bywa, utyka za furgonetką dostawczą i jedzie za nią powoli przez cały długi podjazd. Po drodze rozgląda się i kręci głową. Ile lam! Człowiek uczy się przez całe życie. Parkuje, po czym upewnia się, czy pozwolenie na parkowanie jest odpowiednio wyeksponowane po lewej stronie przedniej szyby i czy wyraźnie widać jego numer i datę ważności. W przeszłości Ian miewał kłopoty z różnymi organami władz, ale tak naprawdę znalazły mu za skórę tylko dwa: Rosyjskie służby celne i komitet parkingowy w Coopers Chase. Jednak było warto. Bez względu na to, ile wcześniej zarobił, Coopers Chase to zupełnie inna liga. Obaj, Ian i Tony, dobrze o tym wiedzą. Trafiła im się kura znosząca złote jaja, co oczywiście jest powodem dzisiejszego problemu. Coopers Chase. Blisko 5 hektarów przepięknych terenów i pozwolenie na budowę 400 mieszkań dla emerytów, a na miejscu jedynie pusty klasztor i cudze stado owiec na wzgórzu. Przed kilku laty dawny znajomy Jena kupił te ziemię od kościoła, a potem nagle potrzebował gotówki, aby zapobiec wyznaczonej omyłkowo ekstradycji. Jen dokonał obliczeń i zrozumiał, że warto zaryzykować. Niestety, Tony doszedł do tego samego wniosku i obecnie jest właścicielem 25% wszystkiego, co jego firma wybudowała w Coopers Chase. A Ian musiał się zgodzić na takie warunki, ponieważ Tony zawsze był wobec niego lojalny, a w dodatku dał do zrozumienia, że w przeciwnym razie połamie mu ręce. Ian widział już, jak łamał je innym ludziom. Więc teraz są partnerami. Ale to nie potrwa długo. Tony na pewno zdaje sobie z tego sprawę. W końcu każdy może zbudować luksusowy apartamentowiec, rozebrać się do pasa, słuchać Magic FM, kopać fundamenty albo pokrzykiwać na murarzy. Nic trudnego. Nie każdy natomiast. Ma dość wyobraźni, by nadzorować taką osobę. Wkrótce zacznie się budowa nowego obiektu, więc trudno o lepszy moment, by Tony dowiedział się, ile tak naprawdę jest wart. I inwentam czuje przypływ odwagi. Zabij lub gin. Wysiada z samochodu i mruga oczami, porażony nagłym blaskiem słońca. Na języku czuje posmak ekstraktu z buraka jednej z głównych przeszkód powstrzymujących go przed przekształceniem łyku prostoty w ofertę handlową. Mógłby usunąć ekstrakt, ale jest niezbędny dla zdrowia trzustki. Wkłada ciemne okulary. Czas przejść do interesów. Ien nie zamierza dziś umierać. Rozdział szósty. Ron Ritchie jak zwykle nie pozwala wciskać sobie kitu. Wypróbowanym ruchem sztuka palcem w egzemplarzu mowy najmu. Wie, że wywołuje oczekiwane wrażenie, ale czuje jak drży mu palec, a wraz z nim umowa, aby to ukryć machanią w górze. Za to głos Rona nadal brzmi donośnie. Oto cytat. Pana własne słowa. Wętam. Nie moje. Coopers Chase Holding Investments zastrzega sobie prawo budowy kolejnych budynków mieszkalnych na terenie nieruchomości po konsultacji z obecnymi mieszkańcami. Ron jest wysoki i mocno zbudowany. Kiedyś musiał być bardzo silny. Kojarzy się z wielką ciężarówką na wciąż solidnym podwoziu, rdzewiejącą gdzieś w polu. Na szerokiej, szczerej twarzy maluje się wyraz oburzenia lub niedowierzania, taki jakiego akurat wymaga sytuacja, jaki może się przydać. No właśnie, mówi Ian Van tonem, jakim zwracałby się do dziecka. Przecież właśnie odbywa się zebranie konsultacyjne. Jesteście mieszkańcami, konsultujcie więc sobie, co chcecie przez następne dwadzieścia minut. Wętam siedzi za stołem ustawionym w przedniej części wspólnego salonu. Opalony na machoń, rozluźniony, z okularami odsuniętymi na włosy, ostrzyżone w stylu lat 80. -tych. Nosi kosztowną koszulkę polo i zegarek tak duży, że właściwie można by go nazwać zegarem. Zapewne pachnie dobrą wodą kolońską, ale nikt jakoś nie ma ochoty podejść na tyle blisko, by to sprawdzić. Obok jena z jednej strony siedzi kobieta na oko 15 lat od niego młodsza, a z drugiej wytatuowany facet w podkoszulku przeglądający coś w telefonie. Kobieta to architektka nowego budynku, a miłośnik tatuażu to Tony Coran. Ron już go tu widywał i sporo o nim słyszał. Ibrahim notuje każdą wypowiedź, a Ron nadal dźga palcem w stronę Ventama. Nie ze mną takie numery, mój panie. To nie konsultacja, tylko zasadzka. Wygarnij mu, Ron, włącza się Joyce. A Ron o niczym innym nie marzy. Dzięki, Joyce. Nazwał pan nowy budynek Woodlands, a wycinacie wszystkie drzewa. Śmiechu warte! I pokazuje nam pan tutaj ładne komputerowo obrobione obrazki. Słońce, puszyste obłoczki, kaczuszki pływające po jeziorkach. Na komputerze wszystko da się udowodnić. Chcemy zobaczyć porządną makietę z drzewami i ludzikami. W sali rozlegają się oklaski. Wiele osób pragnie zobaczyć taką makietę, ale według Jena Wentama już się ich nie robi. Ron mówi dalej. W dodatku, umyślnie wybrał pan kobietę na architekta, żebym nie mógł na nią krzyczeć. Przecież krzyczysz, stwierdza Elizabeth, która dwa miejsca dalej czyta gazetę. Nie mów mi, kiedy krzyczę, Elizabeth, krzyczy Ron. Ten dziad jeszcze usłyszy moje krzyki. Patrzcie go, wystrojusz się jak Tony Blair. Czemu nie zbombardujesz Iraku? Wętam, skoro już się wziąłeś do roboty. Dobry tekst, myśli Ron, podczas gdy Ibrahim na wszelki wypadek sumiennie zapisuje każde słowo. W czasach, kiedy trafiał na łamy gazet, nazywano go często Czerwonym Ronem, chociaż wtedy niemal każdy był trochę czerwony. Zdjęcia Rona w prasie zwykle opatrywano podpisem typu: Rozmowy między dwiema stronami zostały późnym wieczorem przerwane. Ron to weteran pikiet aresztów policyjnych, czarnych list oraz wszelkiej maści strajków włoskich, okupacyjnych, protestacyjnych i dzikich. Był wszędzie. Grzał ręce nad koksownikami ze starą wiarą w British Leyland. Oglądał na własne oczy upadek strajku dockerów. Pikietował w Wapping, gdzie był świadkiem zwycięstwa Ruperta Mardocha i porażki drukarzy. Szedł na czele górników w to autostradą A1 i aresztowano go w Orgreave, gdy zmiażdżono ostatnio opór pracowników przemysłu węglowego. Prawdę mówiąc, człowiek mniej niezmordowany niż Ron mógłby uznać się za pechowca. Ale taki już los tego, kto stoi po stronie słabszych, a Ron po prostu uwielbiał to robić. Nawet jeżeli czasem działo się inaczej, tak długo wykręcał kota ogonem, aż przekonał wszystkich, że jest odwrotnie. Nigdy jednak nie zdradził swoich ideałów. Bez rozgłosu pomagał każdemu, kto potrzebował wsparcia paru funtów na święta, garnituru lub adwokata na rozprawę w sądzie. Każdy, kto z jakiegokolwiek powodu zasługiwał na obronę, czuł się bezpieczny w wytatuowanych ramionach Rona. Tatuaże zblakły, ręce drżą, ale ogień wciąż płonie. — Wiesz, tam, gdzie możesz sobie wsadzić swoją umowę? — Nie krępuj się, oświeć mnie — odpowiada Ian. Ron zaczyna mówić o Davidzie Cameronie i referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, ale traci wątek. Czuje na łokciu dłoni Brahima. Kiwa głową jak człowiek, którego misja jest skończona i siada. A panewki w kolanach trzeszczą mu, jakby ktoś strzelał z karabinu. — Jest szczęśliwy — spostrzega, że drżenie rąk na chwilę ustało — wrócił do walki. Czy coś może się z tym równać? Rozdział siódmy. Kiedy ksiądz Matthew Mackey wślizguje się do salonu, wielki facet w koszulce z logo Westham właśnie krzyczy coś o Tonym bleże. Nadzieje księdza się spełniły. Na zebranie przyszło mnóstwo ludzi. Znakomicie, na pewno zgłoszą wiele zastrzeżeń w związku z budową Woodlands. W pociągu z Bexhill nie było wagonu restauracyjnego, więc ksiądz za probatą spogląda na herbatniki. Gdy nikt nie patrzy, bierze pełną garść i sadowi się na niebieskim plastikowym krześle w ostatnim rzędzie. Facet w obcisłej koszulce piłkarskiej stracił rozpęd i siada, ale w górę podnosi się wiele rąk. Ksiądz Mackey ma nadzieję, że jego przyjazd okaże się niepotrzebny. Jednak lepiej dmuchać na zimne. Denerwuje się. Poprawia koloratkę, przyczesuje palcami śnieżnobiałe włosy i sięga do kieszeni po herbatnik. Jeżeli nikt nie zapyta o cmentarz, może sam powinien to zrobić. Odwagi, pamiętaj, że musisz wykonać zadanie. Dziwnie się czuję w tym pokoju. Wstrząsa nim dreszcz, pewnie z zimna. Rozdział ósmy. Zebranie konsultacyjne dobiegło końca. Ron i Joyce siedzą tuż przy trawniku do gry w kule. Zimne piwo połyskuje w słońcu. Niestety Denis Edmonds, emerytowany jednoręki jubiler z Raskin Court, postanowił zakłócić im spokój. Denis, z którym Ron nigdy wcześniej nie zamienił słowa, chce mu teraz pogratulować różnych niezmiernie istotnych sugestii zgłoszonych podczas zebrania. Dały mi do myślenia, Rona. Naprawdę dały mi do myślenia. Jest się nad czym zastanawiać. Ron dziękuje Denisowi za miłe słowa i czeka na kolejne, które zaraz padną. To nieuniknione. To pewnie. Twój syn, mówi Denis, odwracając się w stronę Jasona, który także trzyma w ręku piwo. Czempion. Grzeczny jak zwykle Jason uśmiecha się i kiwa głową, a Denis wyciąga rękę. Denis, jestem przyjacielem pana taty. Jason, młody mężczyzna ściska podaną dłonie. Miło pana poznać. Denis przez chwilę czeka, czy Jason rozpocznie rozmowę, po czym ciągnie z entuzjazmem. Mnie również. Jestem pana wielkim fanem. Widziałem wszystkie walki. Mam nadzieję, że niedługo znów pana zobaczymy. Jason uprzejmie potakuje i Denis powoli odchodzi, zapominając, choćby udać, że żegna się z Ronem. Ojciec i syn, przyzwyczajeni do podobnych sytuacji, wracają do rozmowy z Joyce. Program nazywa się Sławne Drzewa Genealogiczne tłumaczy Jason. Zbadali historię naszej rodziny i teraz chcą mnie zabrać w różne miejsca i opowiedzieć trochę, no wiecie. Rodzinnych historii, o prababci, co była prostytutką i tak dalej. Nie znam tego programu, mówi Ron. Gdzie on leci? Na BBC? Na ITV? Bardzo dobry program, wyjaśnia Joyce. Oglądałam niedawno. A ty, Jasonie, ten odcinek z aktorem, tym co grał lekarza w szpitalu hobbis i ale występował też w Puarocie. Nie widziałem. Jason kręci głową. Bardzo ciekawa historia. Okazało się, że jego dziadek zamordował swojego kochanka. Gejowskiego kochanka. Aktor był w szoku. Musisz tam wystąpić, Jasonie. Joyce klaszcze w ręce. Pomyśl tylko, może Ron miał dziadka geja? Chciałabym to zobaczyć. Jason kiwa głową. Z tobą tato też chcą porozmawiać przed kamerą. Pytali, czy się zgodzisz, że ja powiedziałem, że życzę szczęścia, bo wątpię, czy dadzą radę zmusić cię, żebyś się wreszcie zamknął. Ron się śmieje. Chcesz wziąć też udział w gwiazdy tańczą na lodzie? Pomyślałem, że to dobra zabawa. Na pewno. Joyce dopija piwo i sięga po następne. Ciągle teraz gdzieś występujesz, stwierdza Ron. Joyce mówiła, że widziała cię w masterchefie. Wiem, tato. Jason wzrusza ramionami. Powinienem wrócić do boksu. Nie wierzę, że nigdy wcześniej nie robiłeś makaroników, zauważa Joyce. Ron pociąga łyk piwa, po czym ręką, w której trzyma butelkę, wskazuje na lewo. — Jace, nie oglądaj się teraz. Tam obok byłem w usta i wętam. Ten gość, o którym ci opowiadałem. Dałem mu popalić, co? — Zupełnie się pogubił. — Zgadza się, Joyce. Jason odchyla się do tyłu i przeciąga, a jednocześnie ukradkiem rzuca okiem w lewo. Joyce przesuwa krzesło, aby mieć lepszy widok. — Ostrożnie, Joyce. Żadnych gwałtownych ruchów przestrzega Ron. Jest z nim Karan, ten budowlaniec. Spotkałeś go kiedyś? Raz czy dwa, odpowiada Jason. Ron znów spogląda na mężczyzn. Wydają się zdenerwowani. Mówią szybko, przytłumionymi głosami, gestykulują agresywnie i obronnie, ale z rezerwą. Chyba się kłócą. Jak myślicie? Pyta. Jason bierze łyk piwa i patrzy na mężczyzn na parkingu. Wyglądają jak para na randce, która udaje, że wcale się nie kłóci, mówi Joyce. W pizza, ekspres. Dobrze to ujęłaś. Zgadza się Jason i kończy piwo. Partyjka snookera po południu? Co synek? pyta Rona. A może musisz się zbierać? Chętnie bym zagrał, to, ale mam małą sprawę do załatwienia. Mogę w czymś pomóc? Jason kręci głową. Takie tam nudy. Nie potrwa długo. Wstaje i się przeciąga. Nie dzwonili dziś do ciebie dziennikarze? A powinni? Pyta Rona. Coś się stało? Nie, ale wiesz, co oni są. Żadnych telefonów, listów, nic w tym rodzaju. Przysłali mi katalog wanien z drzwiami. Dlaczego, pytasz? Wiesz, jak to jest, tato. Zawsze czegoś na mnie szukają. Życie pełne emocji, wtrąca Joyce. Do zobaczenia, żegna się z nimi Jason. Tylko się nie upijcie i nie zdemolujcie tu wszystkiego. Odchodzi. Joyce unosi twarz do słońca i zamyka oczy. Czy to nie cudowne, Ronie? Nie miałam pojęcia, że lubię piwo. Pomyśl tylko, gdybym umarła w wieku siedemdziesięciu lat, nigdy bym się o tym nie dowiedziała. Za twoje odkrycie, Rono susza butelkę. Jak myślisz, o co chodziło Jasonowi? Pewnie ma problem z kobietą. Wiesz, jakie jesteśmy? Pewnie tak. Ron kiwa głową, patrzy za oddalającym się synem. Martwi się, ale bez względu na to, czy Jason walczył na ringu, czy nie, nie było dnia, żeby Ron się o niego nie martwił. Rozdział dziewiąty zebranie się udało i Mwentam nie musi się już martwić o Woodlands. Sprawa załatwiona. A hałaśliwy facet zna ten typ. Gość musi sobie pokrzyczeć. Za to z tyłu siedział jakiś ksiądz. O co mu chodziło? Pewnie o cmentarz, ale tę sprawę załatwił całkiem legalnie. Ma wszystkie pozwolenia. Niech spróbują go powstrzymać. Zwolnienie tonego Karana? Cóż. Nie był uszczęśliwiony, ale przecież go nie zabił. Punkt dla Iena. Ien myśli więc o przyszłości. Po budowie i wynajęciu Woodlands przyjdzie kolej na następną, ostateczną już fazę rozbudowy osiedla, czyli Hillcrest. Teraz po pięciu minutach jazdy wyboistą drogą pod górę siedzi w wiejskiej kuchni Karen Playfer. I ojciec Gordon jest właścicielem farmy na szczycie wzgórza przylegającej do Cooper's Chase, ale nie ma ochoty jej sprzedać. Wszystko jedno. Ian ma swoje sposoby. Obawiam się, że nic się nie zmieniło mówi Karen Playfer. Tata nie zamierza sprzedać ziemi, a ja nie mogę go do tego zmusić. Rozumiem. Chcę więcej pieniędzy. Raczej nie. I pewnie sam o tym wiesz. Myślę, że on cię nie lubi. Gordon Playfer tylko raz spojrzał na Iena Wentama i zniknął na górze. Ien słyszy, jak tam tupia, jakby na potwierdzenie słów córki. Ale kogo to obchodzi? Zdarza się, że ludzie nie lubią Iena. Nigdy nie mógł zrozumieć, dlaczego jednak z biegiem lat nauczył się z tym żyć. Ostatecznie to ich problem. Gordon Playfer dołączył po prostu do długiej listy osób, którym Ien Wentam nie przypadł do gustu. Ale wiesz co, zostaw to mnie ciągnie Karen. Znajdę jakiś sposób. Tak, żebyśmy wszyscy wyszli na swoje. Najwyraźniej jednak i jeden przypadł do gustu Karen Playfer. Wytłumaczył jej krok po kroku, jak wielkiej sumy może się spodziewać, jeżeli tylko zdoła przekonać tatę. Jej siostra i szwagier prowadzą własną firmę, sprzedają w Brighton ekologiczne rodzynki. Ien próbował ich zmiękczyć, ale bez powodzenia. Z Karen poszło mu dużo łatwiej. Mieszka sama w drugim domku na farmie i pracuje w branży IT, czego można się domyślić już na pierwszy rzut oka. Maluje się tak delikatnie i ostrożnie, że Ian nie rozumie, po co w ogóle to robi. Zastanawia się, kiedy właściwie karę dała za wygraną i zaczęła nosić sportowe buty i długie workowate swetry. No i skoro pracuje w IT, powinna chyba umieć odszukać w internecie, do czego służy Botox. Ma pewnie około pięćdziesiątki, tyle samo co on, ale u kobiet dwie liczy się inaczej. Ian zarejestrował się na wielu portalach randkowych i jako górną granicę wieku partnerki zaznaczył 25 lat. Tego typu portale są bardzo przydatne, bo w dzisiejszych czasach trudno poznać odpowiednią kobietę. Taką, która zrozumie, że Ian ma mało czasu, wymagającą pracę i trudno mu się zaangażować. Z doświadczenia wie, że starsze jakoś nie chcą przyjąć tego do wiadomości. Ciekawe, jak sobie radzą. Ian zastanawia się, po co ktoś miałby umawiać się na randkę z Karen Playfer, ale nic nie przychodzi mu do głowy. O rozmowy? Tematy tak szybko się wyczerpują, oczywiście niedługo, kiedy Ien kupi ziemię. Karen będzie bogata, to jej pomoże. Hillcrest zmieni także życie Iena. Obszar Cooper's Chase dwukrotnie się powiększy, a więc podwoją się płynące z niego dochody, których nie będzie już musiał dzielić z tonem Karenem. Do osiągnięcia tego celu jest gotów przez parę tygodni flirtować z pięćdziesięciolatką. Ian na randkach stosuje wypróbowane metody. Stara się zaimponować młodym kobietom, pokazując zdjęcia swojego basenu oraz opowiadając o występie w programie Kent Tonight. Zademonstrował już zdjęcie Karen, bo nigdy nic nie wiadomo, ale ona tylko uśmiechnęła się uprzejmie i skinęła głową. Nic dziwnego, że jest sama. Można jednak robić z nią interesy. Wie, jaki ziemia ma w sobie potencjał i gdzie kryją się przeszkody. Kiedy na zakończenie rozmowy podają sobie ręce, mają już plan działania. Jen ściska dłoń Karen i myśli, że odrobina kremu od czasu do czasu chyba by jej nie zabiła. Pięćdziesiątka! Nikomu tego nie życzy. Przelatuje mu przez myśl, że jedyna kobieta powyżej dwudziestego piątego roku życia, z którą spędza czas, to jego własna żona. No dobrze, czas się zbierać. Mam mnóstwo roboty. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.